Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Marta Górecka i prowadzę sklep z najpiękniejszymi włóczkami Magic Loop www.magicloop.pl, a kanał Magic Loop Academy to jest kanał, gdzie uczę Was dziergać z moich włóczek. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić taką czapkę ściegiem ściągaczowym, czapkę z wiwinięciem. To jest czapka, którą robię z włóczki Everest podczas tego tutorialu, a to jest czapka, która jest już zblokowana. Celowo Wam to pokazuję to od razu na początku, żebyście wiedzieli, że wełna merino ma to do siebie, że się rozciąga. Ale nie to, że się rozciąga podczas noszenia, tylko trzeba ją zblokować, tak? Czapka jest taka, jest sztywna, tak? Po zrobieniu, a po wypraniu jest mięciutka, ale dużo dłuższa. Czyli ona już taka będzie docelowo, tak? Żebyście o tym wiedziały. Dlatego warto, trzeba koniecznie zrobić próbkę, żebyście wiedzieli, jaka docelowa będzie Wasza czapka. Ja ją robię podwójną nitką z włóczki Everest. Dobrze by było, na drutach numer 8. Dobrze by było, żebyście Wy zrobiły sobie próbkę, tak? Żebyście wiedziały, bo jeden robi bardzo ścisło, niektórzy robią bardzo luźno. No generalnie ta włóczka pojedynczą nitką jest przewidziana na druty 8-9, a ja zrobiłam podwójną nitką na drutach numer 8, tak? Także trzeba mieć to na uwadze. Ta czapka to jest albo smerfetka, albo taka z wywinięciem. Ja generalnie nie lubię wywijanych czapek, dlatego że jest mi zawsze gorąco, po prostu non-stop jest mi gorąco, nawet teraz, gdzie generalnie jest 10 stopni. Ale niektórzy są zmarzlakami i podwijają te czapki, tak? Tutaj na dwa razy taka gruba wełna merino, super, na pewno będzie grzała. I to, co ważne w takich czapkach, jak dla mnie, myślę, że dla Was też, poczujecie różnicę, ten brzeg trzeba zrobić elastyczny. Elastyczne nabieranie oczek. Pokazuję Wam tutaj, jak to zrobić w sposób tak zwany estoński, tak? Żeby ta czapka była elastyczna, jaką tu wywiniecie, żeby nie piła Was w głowę, tak? To jest moim zdaniem duży dyskomfort, jeżeli tutaj czujecie ten brzeg czapy. Ja czapkę robię na drutach ósemkach, na drutach z żyłką, no to jest niezbędne, bo to robi się na okrągło, ale mogą to być druty zarówno krótkie i ja robię na krótki, bo mam taki fajny zestaw Knit Pro Ginger drutów krótkich, drewnianych, super one są, Mercedesy, ale można też zrobić na drutach tradycyjnych, nie tych krótkich do czapek, tylko tych normal, tak? Także jak wolicie, tak? No druty proste tu się nie przydadzą, muszą być druty z żyłką, także to już jest czapka dla osób takich, no troszkę wyżej niż początkujący, tak? Dobra, to co? Dalej już nic nie gadam. Przechodzimy do następnego etapu i krok po kroku robimy czapkę Everest. Zacznijmy sobie od tego, co jest potrzebne do wykonania tej czapki Everest. No oczywiście włóczka Everest. Moją pierwszą zrobiłam z tego koloru. To jest numer 190. Dwa motki potrzebne są na wykonanie czapki i robimy podwójną nitką. Do włóczki Everest producent zaleca druty 8-9. Ja użyłam druty 8 i dziergałam podwójną nitką. Po prostu bardziej mi się taki efekt podoba, takiej zbitej tej czapki. To jest 100% włóczka wełniana, 100% naturalna, to jest wełna z merynosa, extra fine, super wash, można prać w pralce i w 100 gramach mamy 90 metrów. Jest taka fajna, puszysta, miękka, w kontakcie ścian, taka no super, polecam ją dla niemowlaków nawet, na pewno nie będzie skóry niemowlaka podrażniała. I teraz tak, druty. Ja użyłam druty z zestawu Knit Pro Ginger. To są krótkie druty, które używamy do dziergania czapek, skarpet, getrów. Coś, co robimy na okrągło. One mają swoje... O, tutaj mam już... Wybyły gdzieś. To jest 12, 10, 9, 8 mam w tej chwili. Tutaj 7 gdzieś na robótce, 6 też, 5,5, 5 też na robótce, 4,5, 4 i 3,5, długopis, kilka żyłek, ten, jak to się nazywa, kluczyk do przykręcania. Po prostu zawsze jak bierzemy druty i
przyczepiamy żyłkę, to musimy to lekko tym kluczykiem przykręcić. To jest bardzo ważne, żeby nam się w trakcie robótki to nie odkręciło. Tutaj jest magnes, też można wzór na tym sobie postawić, trzymać. Bardzo fajne te druty, ja sobie zostawiłam jeden komplet i bardzo często używam krótkich drutów. No będą nam potrzebne też, jeszcze chciałam powiedzieć, tutaj mam akurat długie założone i też da się, tak? Także no, to nie jest konieczne, jeżeli nie macie krótkich, nie musicie kupować. Te druty są w zestawach, to taki można powiedzieć Mercedes, są też pojedynczo, można kupić. Ja użyłam żyłki 50, nie z tego zestawu, bo używam żyłki obrotowej, a w zestawie są żyłki nieobrotowe, też fajne, tak? I teraz co? To jeszcze potrzebne będą nożyczki i igła metalowa tempa do schowania nitek, tak? Te kolory, ten jest fajny, prawda? Taki, to jest numer 48, taki petrol, zielony jest fajny, ten taki brudny fiolet jest fajny, a mi się też podoba bardzo brąz, czekoladowy brąz, 804, teraz modne jest bardzo połączenie brązu z bordo, tak, także jak kto lubi, tak, taki brąz jeszcze, numer 802, szarości, trzy odcienie, o, zobaczcie, jasny szary, to jest numer 311, to jest 312, a to 313, taki grafitowy, tak? Beże, no te białe, takie śmietankowe, no to akurat jest 01 i 900, to jest bardziej śmietankowy, a jeszcze beżowy na przykład numer 899 i 396. No, niebieskie też, zobaczcie, fajny, granat 47, granat 150, no wybierajcie, co Wam się podoba. No to przechodzimy, słuchajcie, do dziergania, ok? No to, moi mili, o Everestie wiemy już wszystko. Ja się zastanawiałam, jaki wziąć kolor. To jest 01, a to jest 900. On jest taki bardziej śmietankowy. Ten też jest 01. Biorę sobie dwa moteczki, tak jak Wam mówiłam na początku. O włóczce już wiemy praktycznie wszystko, więc już nie będę więcej na ten temat gadać. I słuchajcie, albo można sobie wziąć i zwinąć z dwóch stron, żeby od razu już mieć jeden moteczek, jak chcecie, albo zwijać tak, o. I teraz potrzebna nam będzie niteczka, która wystarczy na 55 oczek. Żeby to wiedzieć, jaka to jest długość niteczki na tych drutach ósemkach, to należy to 55 razy tak naprawdę sobie tutaj owinąć. To oczywiście może być za dużo, te 55 oczek, więc nawijmy sobie 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, mamy 10, no i teraz już wiem, że to przynajmniej 5 razy plus 6 z zapasem, tak? Raz, dwa, trzy i teraz sobie jeszcze coś, chyba dużo jakoś. No dobra, i to jest ta nitka, która nam powinna wystarczyć na 55 oczek. Ja oczka, słuchajcie, nabieram w sposób różny. W tym tutorialu chciałam Wam pokazać inny, elastyczny sposób nabierania oczek, nie taki klasyczny, bo klasyczny sposób robiłybyśmy to tak. Tak, tak, łapiemy sobie, to jest ta nitka, z której powstaną nam te oczka. Tutaj robimy taki jakby trójkąt, tymi dwoma palcami przytrzymujemy. I robimy coś takiego, tak, z kciuka na wskazujący mamy dwa oczka, z kciuka na wskazujący mamy dwa oczka. To jest dobry sposób, ale jeżeli ta czapka będzie z wywinięciem takim dosyć sporym, to ten brzeg czapki znajdzie się bardzo wysoko i będzie nas, no będzie ciasno. Więc polecam Wam estoński, to się chyba tak nazywa, estoński sposób nabierania oczek, elastyczny. Zaczynamy tak samo. Z kciuka na wskazujący mamy dwa oczka, ale później przekładamy tą nitkę w ten sposób. I mamy raz, dwa, trzy. Każde oczko inaczej. Cztery jakby normalnie, czyli z tej strony bierzemy oczko, a później przekładamy tą nitkę i z tej strony. I tak wychodzi, że oczka parzyste są jakby, można powiedzieć, klasycznie nabierane, tak jak zawsze Was uczyłam, a te oczka nieparzyste w ten sposób. Czyli tak samo z kciuka na wskazujący, ale nitkę z kciuka bierzemy stąd. O. Z kciuka na wskazujący i tą niteczkę tu. I teraz tu.
Widzicie różnicę? Jest dosyć spora różnica, tak? Jak to nabieramy. Ten brzeg czapki będzie elastyczny. Jak wywiniemy sobie tą czapkę na czoło czy na głowę bardziej głęboko, tak? No to wtedy nie będzie nas ten brzeg pił w głowę, tak? Nie będzie nas uciskał, tylko będzie luźny. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. To powinnam nabrać inaczej, bo widzę, że 17 to jest oczko nieparzyste, czyli w ten sposób. 17, o, czy 16 źle nabrałam, bo tutaj coś mi się nie podoba. 16 normalnie, a 17 w ten sposób, o. I teraz jest dobrze. 17, 18, 19, widzicie, to wiesz, jedna niteczka mi się rozdwoiła. 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24 i tak dalej, aż tych oczek będzie 55. Mam już 55 oczek, tak to wygląda z tej strony, tak to wygląda z tej strony. I teraz o tyle mi zostało z tej nitki, z tego zapasu. I teraz słuchajcie, połączymy sobie okrążenie i zaczniemy robić dookoła. Można już nawet uciąć, żeby nie było takie długie. Później te niteczki sobie schowamy. I teraz tak, z druta lewego na prawy, z prawego na lewy, przeciągając to oczko tutaj pod spodem. O. I zaciągając tą niteczkę i tak mamy zamknięte okrążenie. I teraz ściek ściągaczowy, oczka prawe i oczka lewe. Ja tutaj, słuchajcie, sobie tak robię. Prawe, lewe. Prawe, to jest sposób heretycki, ale nitkę nabieram nie tak, tylko tak. Tak mi jest po prostu najwygodniej. Lewe później w kolejnym rzędzie będę robiła troszeczkę inaczej, żeby ich nie przekręcać, ale w pierwszym rzędzie tak jest po prostu wygodniej. Prawe, lecz było lewe, tutaj prawe. Lewe, prawe. Lewe, prawe. Teraz tych oczek mam 54, tak? Bo pierwsze na początku zredukowałam, tak? Lewe, prawe, lewe, prawe, lewe i tak po prostu do samego końca okrążenia. Mój pies patrzy przez okno, żebym go wpuściła. Masza, ty nie jesteś potrzebna do nagrywania filmików. I tak robimy po prostu do końca, tak? To jest pierwsze okrążenie. No, musiałam pomiziać pieska. Pierwsze okrążenie skończone i w następnym i do końca robimy już cały czas tak samo. To będzie kolejnych około 40 rzędów, aż nam zostanie kawałek nici do przerabiania z 5-6 metrów. I teraz tak samo przerabiam prawe tak, a lewe w ten sposób. Lewe oczko mam tu i biorę to od tej strony, słuchajcie, od tej, o. Żeby te oczka się nie przekręcały. Lewe biorę od tej strony. Widzicie? A prawe tak. I one nie będą się przekręcać, a lewe tak.
I robimy tak aż do momentu redukcji oczek, a redukujemy oczka po to, żeby tutaj uzyskać taki no półokrąg, tak? Żeby to nie było takie jakieś takie bardzo pofałdowane, żeby tego było tutaj bardzo dużo, bo to brzydko wygląda, tylko żeby tych oczek było coraz mniej. Tu na końcu około 6-7 oczek będziemy zamykać. Nie ma co tu dalej pokazywać, słuchajcie. Robię, ojej, niech to jest, widzicie, po, tutaj, od tej strony. I dzięki temu ta czapka i z prawej, i z lewej strony wygląda tak samo. Ja Wam już pokazywałam czapki ściegiem ściągaczowym, gdzie robię oczka przekręcone. Ja lubię też te czapki robić z oczkami przekręconymi, dlatego że one są bardziej ścisłe. A ja lubię jednak czapkę taką ścisłą, nie opadającą mi na oczy. Dzięki temu, że robię takim sposobem, to nie przekręcam tych oczy, tak jak mówiłam, tak? I ta czapka po lewej i po prawej stronie będzie taka sama, jak ją wywiniemy. Nie ma oczek przekręconych. No, może tak jest ładniej, może lepiej widać, widzicie? Tu mam oczko i tak, i tu mam to oczko lewe, biorę je od środka czapki i przerabiam. A tu bijam się w środek, narzucam na drut i przerabiam. I tak około 40 rzędów, aż mi zostanie właściwie no 5-6 metrów włóczki. Tutaj sobie zaznaczyłam 38 rząd, zaczynam. No i to już pora właściwie, bo zostało mi 6 metrów włóczki, pora na redukowanie oczek. Możemy tutaj zacząć redukować już tutaj, ale ja tutaj dopiero zmierzam sobie tą włóczkę, że 6 metrów zostało, to już zaczynam redukować. Tutaj przerabiamy dwa oczka razem na prawo, później kolejne na prawo i na lewo. I znowu dwa oczka razem na prawo, kolejne na prawo i na lewo. I znowu. Tak całe okrążenie. Dwa oczka razem na prawo skierowane w lewo, oczko prawe, oczko lewe. Znowu dwa razem, oczko prawe, oczko lewe. Dwa razem, oczko prawe, oczko lewe. Dwa razem, przerabiamy na prawo, skierowane w lewo, oczko prawe, oczko lewe. I tak do końca, do miejsca, gdzie się zaczęło redukować panie oczek, tak? Na prawo, na lewo. I znowu dwa oczka razem na prawo skierowane w prawo, na prawo i na lewo. To nie jest to miejsce, bo to jest tutaj, gdzie zaczęłam, gdzie policzyłam sobie po prostu rzędy, a tu jest początek, tak? Dwa oczka razem na prawo skierowane w lewo, na prawo i na lewo. Tu jest to miejsce, gdzie zaczęłam redukować oczka, tu. Dwa na prawo. Na prawo, na lewo. Dwa na prawo, na lewo. I tutaj będzie dwa na prawo. I tutaj jest to miejsce, gdzie te oczka dwa zebrane tutaj przerobię na prawo i teraz z kolei prawe z lewym przerobię na prawo i skieruję w lewo. Tutaj była ta redukcja, więc na prawo, tutaj dwa na prawo. Dwa razem, tak? Tutaj kolejne na prawo. I tak samo, tylko że naprzemiennie. To będzie na prawo, tak? Tutaj jak mamy oczko prawe i lewe, no to przerabiamy dwa razem na prawo, skierowane w lewo. To było to, co było redukowane, więc na prawo. I za chwilę zostanie nam tylko kilka oczek.
tą na prawo. Tutaj prawe i lewe przerabiamy razem. To kolejne już tutaj była redukcja, więc na prawo. I tak aż nam zostanie właściwie kilka oczek. I już kończymy. O, prawe, lewe. Dwa razy na prawo. Tutaj była ta redukcja na prawo. I teraz już mamy same prawe oczka i przerabiamy na prawo do momentu, aż nam zostanie 6-7 oczek. Teraz już o, to są tutaj te, co były redukowane. I później te oczka zbierzemy razem igłą metalową tępą i zwiążemy. Jeszcze tylko parę oczek. Patrzcie, i koniec. O. No, kilka zostało dosłownie. Raz, dwa. Tak, żebyś miał na drucie 6 oczek. Tutaj jeszcze dwa przerobimy. Będzie. Raz, dwa, trzy. I z tamtej strony mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj jeszcze dwa przerobimy razem. Dwa. Dobra. Teraz tę nitkę ciachniemy. I tutaj ładnie przeciągniemy. Mam tutaj tą uciętą niteczkę. Sobie przewlekłam przez grubą igłę, taką igłę metalową tępą. Jakoś poklejoną moim klejem. I teraz sobie to po prostu te oczka zbieram na tą igłę. Też nam niepotrzebny. I schowamy sobie. Tutaj ładnie zakończymy. I schowamy sobie w środku. Tutaj w ściegu. O. Tak. Jedna się tylko schowała. Jedna niteczka, teraz drugą też zrobimy. A drugą możemy zrobić sobie z drugiej strony, tak? Zobaczcie. I musimy to zrobić jeszcze w drugą stronę. O. I tą niteczkę też. Wtedy nam na pewno nigdzie nie będzie się plątać i nie wyjdzie. Teraz spokojnie można to tutaj uciąć. O. I to samo robimy z tą nitką początkową tutaj, tak? Krótka jest, więc można to zrobić na dwa razy, tak? O.
Raz, dwa, trzy. I w drugą stronę. To musi być ładnie zrobione, bo przecież ta czapka, jak będzie wywinięta, to akurat właśnie to będzie widać, tak? Więc. O. I z tą drugą niteczką zrobimy to samo. I czapka gotowa. A teraz Wam pokażę niespodziankę. Zobaczcie, to jest ta sama czapka. To jest czapka, która jest po blokowaniu wyschnięta i fajna, mięciutka. To jest czapka, którą przed chwilą zrobiłam. Ona jest sztywna i dużo mniejsza. Ma tyle samo oczek. A to jest czapka, która jest w tej chwili blokowana. Ona jest mokra. Tak się rozciąga wełna merino, kiedy jest blokowana. Ona po wyschnięciu będzie taka jak ta czapka. Także nie martwcie się, że to się Wam strasznie zwiększyło. Po prostu zostawcie to gdzieś na płasko rozłożone na ręczniku. Ja to suszyłam akurat na grzejniku. Tylko żeby to nie kapało już, więc musi być owinięte w ręczniku i troszkę tak wyciśnięte. Tak? I teraz tak, ta czapka gotowa ma szerokość no 21, długość 33, a ta długość 27, a szerokość no 19. Także ta ma 19 szerokość i długość 35. To trzeba mieć na uwadze, jeżeli pracuje się z wełną merino. Nie załamywać się, że to się tak zwiększyło, że zmarnowana robótka, bo ona wcale nie jest zmarnowana. Ona musi po prostu wyschnąć. A jak dajecie taką czapkę w prezencie, czy robicie na zamówienie, to upierzcie ją wcześniej, tak, żeby klient wiedział, jaka jest docelowa wielkość czapki, bo jak sam ją upierze, no to właśnie otrzyma coś takiego i może złożyć reklamację. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tutorialu do końca. Proszę oznaczajcie czapka Everest, czapka Magic Loop albo po prostu Magic Loop w swoich postach, swoje wykonanie. Ja tu robię następną, bo na śmietankowo jest jakby największe zapotrzebowanie. Jak tutaj robię na drutach, zobaczcie, one są troszkę dłuższe niż te druty specjalne do czapek. Także jak chcecie, na nich też się robi wygodnie, nie ma problemu żadnego, tak? Przynajmniej dla mnie. Ale jak ktoś nie ma doświadczenia, to jednak na tych drutach krótszych robi się lepiej. Dobra, to proszę o zasubskrybowanie, skomentowanie, udostępnienie i dzierganie dalej razem ze mną. Pa!